Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się ze Stefanem Batorym, twórcą startupów takich jak iTaxi i Booksy, zapalonym biegaczem, ultramaratończykiem. Doczytałem się, że też jesteś prezesem fundacji Run and Fun, a także matematykiem i innowatorem. Witaj. Dzień dobry, witaj. Chciałem zacząć najpierw od naszego takiego standardowego pytania o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od rówieśników? Co? Chyba nie. Biegałem tak jak wszyscy wtedy po podwórku, kopałem piłkę, wisiałem na trzepakach, wspinałem się po drzewach. Może jedyną taką rzeczą, która by mnie odróżniała, ale to też nie na jakąś dużą skalę, było to, że zawsze pomagaliśmy rodzicom w ich pracy. Czy to była taka praca zarobkowa, czy to była taka praca jakby fizyczna. Tata woził mnie i brata do dziadków i pomagaliśmy na roli. Gdzieś tam jak rodzice kiedyś budowali zakład krawiecki, to po prostu pomagaliśmy przy budowie, nosiliśmy cegły, robiłem z ojcem dach. A później jak zaczęli prowadzić swoje pierwsze firmy, to po prostu pracowaliśmy w tych firmach jako nastolatkowie. Gdzieś tam w koniec podstawówki przez całe liceum zawsze pomagaliśmy rodzicom, ale to też nie było tak, że tylko pracowaliśmy, bo tak jak mówiłem, biegaliśmy po podwórku, a gdzieś 2 godziny dziennie jeszcze pomagaliśmy rodzicom, tak. A powiedz mi, bo też właśnie się dowiedziałem od ciebie, że kończyłeś liceum w Stanach. To jak to się stało, że tam w latach 90. jednak wyjechałeś do Stanów do liceum? To jakby był zbieg okoliczności i kilku takich drobnych rzeczy. Ja tam pojechałem na taki program stypendialny organizowany przez amerykański instytut, American Institute for Foreign Studies. I oni mieli taki program Academic Year in America. I mój nauczyciel angielskiego dowiedział się o programie, powiedział o tym moim rodzicom. Rodzice mnie zawieźli na jakiś egzamin, zdałem ten egzamin i po prostu pojechałem. Wow. Teraz chciałem zapytać o iTaxi. Skąd wpadłeś na taki pomysł? Skąd wpadliście właśnie na pomysł tworzenia aplikacji, która de facto rewolucjonizuje rynek, globalny rynek, już nie tylko w Polsce? To już było tak dawno, że prawie nie pamiętam. To jakby pamiętam teraz trochę jak na takiej zasadzie, jak dziecko pamięta wspomnienia z dzieciństwa, bo mu rodzice tyle razy opowiadali, więc ja już to tyle razy opowiadałem, że bardziej pamiętam ze swoich opowieści niż jakby z tych pierwszych emocji czy skojarzeń, ale byliśmy wtedy po prostu z kolegą gdzieś w jakimś mieście na dworcu i nie mogliśmy zamówić taksówki. I to był jakby taki impuls, a później po paru miesiącach jakby to nawet nie było tak, że się non-stop zastanawiałem, jak rozwiązać ten problem, ale gdzieś tu coś usłyszałem, tu coś zobaczyłem, tu coś skojarzyłem i nagle któregoś dnia ta cała historia się zmaterializowała i podjąłem decyzję, żeby napisać aplikację. Nie wiedziałem jeszcze wtedy nawet o tym, że takie aplikacje na zachodzie istnieją. A jak według ciebie będą wyglądały przewozy w przyszłości? Tu jest bardzo dużo spekulacji, jest kilka rzeczy, które są niemalże pewne, to jest raczej kwestia czasu i jest kilka rzeczy, które też wiadomo w jakim kierunku idą, ale jeszcze co do szczegółów można bardzo dyskutować. Na pewno wszystko pójdzie w kierunku samochodów elektrycznych, na pewno wszystko pójdzie w kierunku samochodów samojezdnych. I to będzie jakieś złożenie tych dwóch elementów. No i oczywiście aplikacja iTaxi. Tak, i oczywiście aplikacje do zarządzania tym wszystkim. Mhm. No świetnie, to naprawdę byłoby fajnie, jak auto bez kierowcy mogłoby podjechać tak jak i śledzić tak jak teraz w aplikacji. No rewelacja. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej takie rzeczy weszły. A czy na co dzień właśnie korzystasz z iTaxi, czy trzymasz swój samochód i poruszasz się po Warszawie? W końcu od pół roku nie mam samochodu, bo tuż przed założeniem iTaxi wziąłem samochód w 5-letni leasing i później jak mnie wszyscy pytali, czy jeżdżę taksówkami, to tak trochę się wstydząc odpowiadałem, że rzadko, bo mam swój samochód i tylko od czasu do czasu jak wypiję. Natomiast teraz od kilku miesięcy praktycznie codziennie jeżdżę taksówkami i mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem to, co przez wiele lat mówiłem, że jeżdżenie taksówkami w dużym mieście jest tańsze niż posiadanie własnego samochodu, nie mówiąc już o wygodzie. Niesamowicie wygodne jest to, że jak jadę na spotkanie do centrum, to się nie muszę martwić znalezieniem miejsca parkingowego. Mało tego, często było tak, że za parking płaciłem więcej albo porównywalnie, co teraz za cały przejazd tą taksówką. Więc jakby odpadają wtedy, jakby cena parkingu tak naprawdę zwraca mi koszt tego przejazdu, a wygoda jest nieporównywalnie większa. To rewelacja. Dla tych, którzy jeszcze nie mają, to zachęcamy do zainstalowania. Sam korzystałem i naprawdę rewelacja, nie mówiąc o tym, że mogę sobie śledzić, gdzie jest samochód, więc nawet jak sobie wysyłam dziecko, czy nawet czekam na żonę, która jedzie z imprezy, to mogę widzieć, gdzie jest. I kiedy przyjedzie. I kiedy przyjedzie. Czy mam już sprzątać, czy nie? Nie, rewelacja. A powiedz mi, bo mówi się, że jakby, żeby
żeby być konkurencyjnym na rynku, trzeba mieć jakieś innowacje, się wyróżnić. I właśnie czym iTaxi wyróżnia się na tle konkurencji? Czy są jakieś takie rzeczy, o których możemy powiedzieć, które są przewagą konkurencyjną? Zawsze mówiąc o tych przewagach, należy je też umieścić w jakimś kontekście. My się świadomie od kilku lat już pozycjonujemy jako usługa przede wszystkim dla firm. I mamy tutaj całą masę przewag właśnie w sektorze B2B dla firm, których pracownicy korzystają z taksówek, żeby się przemieszczać pomiędzy spotkaniami. Więc mamy bardzo fajne rozwiązanie dla firm, które pozwala im kontrolować koszty, rozliczać pracowników, ustalać limity, ustalać kto, kiedy, gdzie i na jakich zasadach może korzystać z tych taksówek. I automatyzujemy cały proces rozliczania, bo przy dziesiątkach czy setkach kursów miesięcznie to często było tak, że później przez 3 dni siedziała jakaś pani i te kwitki czy faktury ręcznie jakby podpisywała, dekretowała, księgowała. A my mamy rozwiązanie, które cały ten proces automatyzuje i to jest bardzo duże ułatwienie. Kolejną taką rzeczą jest nasza ogólnopolska dostępność, bo do tej pory rynek taksówkowy w Polsce był bardzo rozproszony. Mamy 900 korporacji w całej Polsce i w każdym mieście jest ich kilka do kilkunastu. I jakby nie mówiąc o tym, że trzeba było znać numery telefonów do wszystkich, a teraz jest jedna aplikacja i jeden numer telefonu, przez które można zamówić taksówki w 100 kilkudziesięciu miastach w Polsce. Jest na koniec miesiąca jedna faktura, jeden system, jedno narzędzie do zarządzania tym wszystkim. I to są takie nasze największe przewagi i największe innowacje, które wprowadziliśmy w segmencie przejazdów biznesowych. A powiedz mi od drugiej strony, czyli chciałbym zostać taksówkarzem i pracować w iTaxi. To czy kiedyś mówiono, że jest ileś tam liczby miejsc, że te egzaminy są bardzo trudne. Czy dzisiaj nadal ciężko dołączyć do tego grona i zacząć zarabiać właśnie z iTaxi? Nie, dzisiaj praktycznie nie ma już żadnych barier, poza dosłownie kilkoma miastami w Polsce. To są największe miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale już na przykład w Trójmieście nie trzeba zdawać żadnego egzaminu. Żeby zostać taksówkarzem, wystarczy założyć działalność gospodarczą, przynieść zaświadczenie o niekaralności i przejść testy psychofizyczne. Mówiąc w skrócie o tym, że jak się zapali czerwone światło, to zdążę nacisnąć na hamulec. I teraz osoba niekaralna, która zdąży nacisnąć na hamulec, jak się zapali czerwone światło, założy działalność gospodarczą, zainstaluje kasę fiskalną, kupi specjalne oznaczenia, czyli kogut i okleiny, może zacząć pracować jako taksówkarz praktycznie w dowolnym mieście w Polsce. Tak jak mówię, w kilku największych miastach są jeszcze egzaminy, ale nie ma żadnych limitów, nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych barier wejścia do zawodu. Super, to naprawdę dobra wiadomość, bo naprawdę jakby jest dodatkowe miejsce, gdzie możemy zarabiać pieniądze, mając samochód i trochę czasu wolnego, więc bardzo, bardzo fajnie. Wiem, że stworzyłeś też aplikację e-booksy do rezerwacji, do umawiania, ale chciałem zapytać, skąd ta decyzja, że zaczęłaś od rynków, z tego co wiem, amerykańskich, a dopiero później tutaj w Polsce? Bo zawsze chcieliśmy stworzyć międzynarodową aplikację. Wiedzieliśmy, że Booksy to jest ten moment w czasie, kiedy możemy podbić międzynarodowe rynki, bo już 2-3 lata później, gdybyśmy startowali z tą aplikacją, w wielu krajach byłoby za późno, a na pewno byłoby dużo trudniej. I chcieliśmy Polskę traktować jako jeden z wielu krajów. I jedynym skutecznym sposobem wymuszenia dyscypliny na sobie, na całym zespole marketingowym, sprzedażowym, ale też IT, było powiedzenie, to robimy najpierw aplikację na rynek amerykański, a później dopiero będziemy ją tłumaczyli na polski. Czyli tak naprawdę wszystkie materiały marketingowe, sprzedażowe, cały koncept, strona, aplikacja, wszystko najpierw powstało po angielsku i było targetowane na rynek amerykański. A jakbyś miał doradzić komuś młodemu, który ma jakiś pomysł i startup i chciałby zrobić startup, to od czego powinien zacząć właśnie? Gdzie szukać tego rynku? Czy jest jakaś zasada, gdzie można sobie, nie wiem, zrobić target na rynki i zdecydować, gdzie powinien zacząć mój biznes? Zresztą nie ma chyba takiej uniwersalnej zasady, poza jedną, że absolutnie nie należy się bać myślenia globalnego, bo dzisiaj, znaczy to jest taki wyświechtany slogan, że jest internet i nie ma granic, nie ma ograniczeń i to jest absolutnie prawda. Znaczy jedynym ograniczeniem jesteśmy my sami i to, co sobie myślimy i ograniczenia, które na siebie nakładamy. Jak się odrzuci te paradygmaty i się potraktuje po prostu cały świat jako swoje własne podwórko, to tak naprawdę wszystko inne, to już jest z górki, tak? Wszystko inne jest dużo łatwiejsze. Oczywiście później, jak już dochodzimy do konkretnych decyzji, to jest cała masa narzędzi, które daje Google, które daje Facebook, które pozwalają nam zbadać rynek, zobaczyć, jaka jest jego konkurencyjność, zarówno jakby w pewnych geografiach, jak i w pewnych niszach, sektorach i wtedy się już musimy kierować trochę zdrowym rozsądkiem, trochę musimy podłubać, poszukać i przeanalizować szczegóły, ale
Ja namawiam do tego, żeby myśleć o tym bez ograniczeń, bo dzisiaj każde narzędzie, które się zrobi, jeśli jakby to nie jest biznes wymagający fizycznego dostarczenia usługi czy towaru, tak naprawdę może być sprzedawany na całym świecie i to nie są puste słowa, tak naprawdę jest. A czy miałeś poza tymi właśnie dwoma startupami jeszcze jakieś inne biznesy? Bo mam pytanie od widza właśnie, ile razy według ciebie trzeba próbować, aby się udało? To nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo mi się udało za pierwszym razem, ale to też było okupione dwoma latami bardzo dużych wyrzeczeń, bo tak naprawdę za pierwszym razem mi się nie udało, ale nie zamknąłem tego biznesu. Czytałem o tych ziemniakach przez dwa lata. Które... Przez dwa lata jadłem ziemniaki i próbowałem, więc jakby teraz pytanie, czy mi się udało, czy mi się nie udało za pierwszym razem. To wymaga po prostu wytrwałości i jak się wierzy w coś, w co się robi, prędzej czy później się uda. Nie należy się po prostu zrażać pierwszymi problemami, pierwszymi porażkami, tylko jak to się dzisiaj mówi w świecie startupów, ja wtedy nie wiedziałem, że jest takie słowo, trzeba pivotować. No tak. A powiedz mi, czy masz jakiś sposób właśnie na utrzymanie tej długofalowej motywacji? Bo jak właśnie sam powiedziałeś, dwa lata ciężko próbowałeś, wierzyłeś i jednak ci się udało. A dużo osób na początku jakiś ma pomysł, nie widząc od razu efektów, po prostu odpuszcza. To jest chyba taki trik psychologiczny. Ja nie traktowałem tych nieudanych prób jako porażki. Albo inaczej, nauczyłem się w pewnym momencie, bo na początku mnie to bardzo dołowało. Jak wykonałem 10 telefonów i się chciałem spotkać z klientami i wszyscy mi odmówili spotkań, to ja później przez dwa dni bałem się podnieść słuchawkę i bałem się zadzwonić do następnego klienta, bo nikt nie lubi odrzucenia. Tak jak ci 100 osób powie, że jesteś głupi i nic fajnego nie masz do zaoferowania i się nie chcą z tobą spotkać, to boisz się zadzwonić do 101 osoby. To masz takie wrażenie, jakbyś był saperem i miał przejść przez pole minowe. I to nie jest pytanie, czy nadepniesz na minę, tylko kiedy na nią nadepniesz. Jak myślisz w ten sposób i boisz się porażki, to paraliżuje. I mnie też na początku paraliżował taki strach. Ale jak zaczniesz troszeczkę patrzeć na to, jak w grze, okej, to czy mi się uda teraz przejść 5 kroków dalej, czy ja na tą minę jak nadepnę, to wybuchnę trochę później, i zaczynasz patrzeć na to jak na nauczki, jak na lekcje, z których jakby starasz się wyciągnąć wnioski, a nie na porażki, to zamiast być zdołowanym, to mnie to nakręcało jeszcze bardziej. Okej, to ja dzisiaj wykonam kolejne telefony i zobaczymy, czy mi się uda tą rozmowę poprowadzić trochę dłużej, tak, żeby nie rzucili słuchawką po 30 sekundach, tylko może po 40, tak, a jak mi się udało z nimi porozmawiać 40 sekund, to walczyłem o minutową rozmowę i tak małymi kroczkami dochodzisz do celu i tak jak mówię, chyba najważniejsze w tym wszystkim jest patrzeć na to jak na lekcje, jak nauczki, na nauczenie się, tak, nauczkę, dobrze mówię, jak na lekcje, jak na nauczkę, a nie jak na porażkę. A czy pamiętasz jakąś śmieszną, może teraz z perspektywy czasu właśnie, nie porażkę, tak jak mówisz, tylko jakąś ciekawą sytuację, anegdotę związaną z budowaniem biznesu, bądź może właśnie już teraz z działaniem między klientami i taksi? Wiesz co, chyba taką najbardziej godną zapamiętania, znaczy, bo ją po prostu zapamiętałem, więc może nie była najbardziej godna, ale po prostu taka, która mi najbardziej utkwiła w pamięci. Jak już byłem przygnębiony, nie miałem już pieniędzy nawet na ziemniaki, albo inaczej, miałem jakieś oszczędności, jak zakładałem firmę, ale one bardzo szybko się kurczyły i zostały mi dosłownie ostatnie, nie wiem, może 1000 zł, może 800 na koncie i spotkałem się wtedy z moim pierwszym szefem, wieloletnim przyjacielem, Julkiem Donajskim i mówię, Julek, nie wiem, co mam robić, tak, po ponad roku prowadzenia firmy jesteśmy w długach, firmę należałoby zamknąć, ja muszę iść gdzieś do pracy, bo mam na koncie dosłownie ostatnie 800 zł. A Julek tak na mnie popatrzył i mówi, to błąd, ty powinieneś kupić garnitur i dwa razy częściej zapieprzać do klientów. I za ostatnie pieniądze kupiłem garnitur i zacząłem więcej chodzić do klientów. I to był tak naprawdę taki moment, kiedy po kilku kolejnych tygodniach się odbiliśmy, podpisaliśmy pierwsze większe kontrakty i zaczęło iść do przodu. A jeszcze mam pytanie odnośnie jakichś pomysłów. Powiedzmy, że ma młody człowiek pomysł i chciałby go zrealizować, nie mając funduszy. Czy gdzie powinien się udać? Czy są jakieś takie miejsca, bo mamy venture capital i w ogóle, ale przeważnie już musisz mieć jakiś biznes działający, pokazujesz i wtedy mogą zainwestować bądź nie. Ale co zrobić, jak mamy tylko pomysł? Wiesz co, ja uważam, że pieniądze na za wczesnym etapie psują wszystko. Widziałem wiele przypadków startupów, które dostawały pieniądze i rozleniwiały, bo ludzie kupowali meble, komputery, samochody, a nie zajmowali się biznesem. Była taka bardzo słynna dyskusja na jednej z grup startupowych, jakie są źródła finansowania. I nie pamiętam już kto, to był chyba Konrad Latkowski, napisał, że najlepszym źródłem finansowania są klienci. I to wywołało wtedy dużo kontrowersji, ale to jest bardzo prawdziwa i bardzo dobra odpowiedź.
I ja bym zachęcał takich ludzi do tego, żeby najwięcej jak się da, jak najdłużej jak się da, jechali na swoim. To znaczy, żeby pieniądze od inwestorów, od funduszy venture capital zdobywali dopiero na skalowanie biznesu, na przyspieszenie, a nie na zrobienie produktu czy na zdobycie pierwszych klientów. Oczywiście padnie wtedy pytanie, no ale to za co mam ten produkt zrobić? Najprościej jest go zrobić własnymi rękoma. I teraz jeśli jesteśmy programistami, to możemy sami napisać praktycznie dowolne rozwiązanie. Jeśli nie jestem programistą, tylko nie wiem, znam się na marketingu, jestem projektantem, to poszukajmy sobie jakiegoś partnera, wspólnika, który to po prostu z nami zrobi i postarajmy się we dwóch czy trzech jak najwięcej zrobić własnymi rękoma, bo to zmienia w ogóle pozycję negocjacyjną z takim funduszem z jednej strony, a z drugiej strony pieniądze na tym etapie już tak bardzo nie demoralizują, nie psują. Za wcześnie dane pieniądze po prostu demoralizują i rozleniwiają i to jest największy błąd, który młody człowiek może sobie samemu zrobić. A teraz trochę prywatnie. Czy ty masz jakieś autorytety? Jeśli tak, to kto jest twoim autorytetem dzisiaj? To bardzo obrazoburczo zabrzmi, ale nie mam. Albo inaczej, jednocześnie mam tak dużo autorytetów, że nie mam takiego jednego szczególnego. Jest jakby wiele osób, wielu przedsiębiorców, czy wielu ludzi, którzy mi imponują i którzy są godni i warci naśladowania, ale... Jakie cechy powinien mieć według ciebie autorytet? Zresztą to jest trudne pytanie, bo ja nie lubię stawiać ludzi na świeczniku, na piedestale. Trochę jak patrzę, co się dzieje w prasie, w mediach, jakby każdy człowiek ma słabe i mocne strony i my często idealizujemy ludzi, robimy z nich nadludzi, a później jak się okaże, że ten pije, ten ćpa, ten zdradza żonę, to nagle zrzucamy ich z tych piedestałów i jakby ja się staram w każdym znaleźć coś dobrego, coś fajnego, a też nie idealizować ludzi i nie robić z nich pomników i czołobitnie jakby nie podchodzić do wszystkiego, co robią, bo każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. I czy masz jakąś książkę, którą poleciłbyś naszym widzom? Zresztą ja tak dużo czytam, tu znowu chyba nie potrafię dzisiaj wskazać ulubionej książki, bo jak tylko mam czas gdzieś w podróży, na lotniskach, to czytam książki. Ostatnio też bardzo dużo słucham audiobooków i to głupio zabrzmi, ale chyba nie mam, znaczy na pewno nie mam tej ulubionej. I na koniec, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Nie lubię takich pytań, ale powiem ci dlaczego, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo ja nie uważam się za jakiegoś mędrca, guru czy wyrocznie, a ludzie często oglądając tego rodzaju programy właśnie stawiają tych, którym się coś w życiu udało, na świeczniku i ich idealizują. I później często tak bardzo bezkrytycznie mówią, bo i Iksiński tak powiedział i trzeba tak robić. Więc ja bym powiedział tak, nie wierzcie autorytetom, ufajcie własnemu sercu, ufajcie własnej intuicji i róbcie to, w co wierzycie i co uważacie za dobre. Dzięki. Bardzo miło było się z tobą spotkać. Dziękuję również.